Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. To jest program Wolne Głosy Zagranica. Gruzini raczej nie pałają sympatią do Rosjan. Rosja kontroluje około 20% terytorium Gruzji. Natomiast jakie jest stanowisko państwa gruzińskiego wobec wojny na Ukrainie? O tym będziemy rozmawiać i witam się z naszym gościem, a jest nim pan Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Powtórzę to pytanie z zapowiedzi. Jakie jest stanowisko Gruzji wobec wojny na Ukrainie? Czy ono jest zbliżone do tego, które przyjął Zachód? To znaczy dostawy broni, sankcje, przyjmowanie uchodźców i tak dalej? Czy być może jednak Gruzja trochę w innym kierunku poszła? Zdecydowanie stanowisko Gruzji nie jest podobne do stanowisk państw zachodnich. Co prawda, oczywiście Gruzja nie jest krajem, który wspiera Rosję, tak jak to czynią chociażby Białoruś czy inni sojusznicy. Natomiast Gruzja nie przyłączyła się do sankcji. Gruzja bardzo zwiększyła swoje obroty handlowe z Rosją, co może wskazywać na to, że ten handel, który jest ograniczony na innych kierunkach, Rosja również przez ten kierunek gruziński sobie rekompensuje i pewnie w jakimś stopniu to nastawienie gruzińskich władz, bo no nie jest to same z nastawieniem gruzińskiego społeczeństwa, tutaj poparcie dla Ukrainy, zresztą wystarczy pojechać do Tbilisi i widzieć symbole ukraińskie, wyrazy poparcia. Natomiast nastawienie władz można w jakimś stopniu tłumaczyć osobą Michaila Saakaszwilego, który jest bardzo silnie związany z obecnymi władzami na Ukrainie, natomiast jest, jak wiadomo, skonfliktowany z rządem obecnym Gruzji i przebywa w więzieniu. Czy to stanowisko Gruzji, dość prorosyjskie, takie neutralne, ale no z racji tego, że jest wojna, neutralność jest z reguły postrzegana jako prorosyjskość, czy to stanowisko wynika tylko i wyłącznie z tego powodu, że opozycja, czyli no, Saakaszwili w dużej mierze ma dobre kontakty z władzami ukraińskimi, czy tam może chodzić jeszcze o coś innego? Kto w ogóle rządzi Gruzją, że tak powiem, bo myślę, że ja i nasi widzowie nie dużo wiemy na temat tego, co się w tym państwie dzieje. Gruzją rządzi od ponad 10 lat, od października 2012 roku koalicja Gruzińskie Marzenie skonstruowana wokół miliardera Bidziny Iwaniszwilego. I tutaj już właśnie pierwsza rzecz, jaka się kojarzy, to że ten człowiek, oligarcha, swoje duże pieniądze zarobił w Rosji. Co prawda potem nikt go za rękę nie złapał, że jakieś nielegalne operacje utrzymuje z Rosją. Natomiast wiadomo, że utrzymuje prywatne kontakty z również przedsiębiorcami rosyjskimi. I to ugrupowanie od początku było postrzegane jako takie może nie prorosyjskie, ale bardziej skłonne wsłuchiwać się w rosyjskie interesy. I tutaj oczywiście nie było mowy o przekraczaniu czerwonych linii, jaką jest wspomniana przez pana okupacja ziem gruzińskich, czyli faktyczna aneksja Abchazji, Osetii Południowej, uznanie tych separatystycznych republik za niepodległe państwa. I tutaj żadne gruzińskie władze tej linii nie przekroczą, znaczy nie zgodzą się na tą sytuację. No i również za czasów gruzińskiego marzenia Gruzja podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, zniesiono wizy krótkoterminowe przy podróżach Gruzinów do strefy Schengen, czyli jakby ten kurs był z czasów Saakaszwilego utrzymywany prozachodni, natomiast zdecydowanie z mniejszym impetem, z mniejszym przekonaniem niż było to w czasach Saakaszwilego. I tutaj odpowiadając na pańskie pytanie, jedną z przyczyn obecnej reakcji Tbilisi czy stosunku Tbilisi do wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę jest to, że Gruzja ma doświadczenie wojny z Rosją w 2008 roku. Nie chce tego doświadczenia, jeszcze mówią to wprost, że się po prostu obawiają, że byliby następni na liście Putina, nie chcą Rosji prowokować, jak również fakt, że Gruzja, która opiera swą gospodarkę w dużej części na turystyce, bardzo mocno odczuła skutki pandemii. I tutaj jakiekolwiek zamykanie się przed, w tym przypadku akurat Rosjanami, ale też przed rosyjskim rynkiem, no nie pomogłoby wyjść z tej trudnej sytuacji, w jakiej Gruzja w wyniku pandemii się znalazła.
No właśnie, 20% terenu Gruzji, tego formalno międzynarodowego, jest w tej chwili pod kontrolą Rosji. Chodzi o Abchazję i Osetię Południową. Wiadomo, że dla Ukrainy na rękę, byłoby to, żeby otworzyć tak zwany drugi front, czyli powiedzmy właśnie w Gruzji. Natomiast jak rozumiem, władze gruzińskie są nie dość, że tym zupełnie niezainteresowane, to obawiają się, że ta wojna Rosji z szeroko pojętym Zachodem może także przenieść się na, czy rozszerzyć się na teren ich kraju. Jak najbardziej. Właśnie tutaj nawet są zarzuty wysuwane przez gruzińskich polityków pod adresem Zachodu, że tutaj rękami gruzińskimi chcą jakieś swoje interesy załatwiać i właśnie w tym kontekście wspomniany przez pana drugi front. Tutaj politycy gruzińscy wielokrotnie mówili, że tego drugiego frontu nie będzie, bo po prostu Gruzja nie będzie, mówiąc kolokwialnie, podstawiać się czy narażać na agresję ze strony Rosji. Będąc nie tak dawno w Gruzji, też spotkałem się z takimi opiniami, że jeśli Rosja zwycięży na Ukrainie, to Gruzja będzie następna. A jeśli Rosja przegra na Ukrainie, to wówczas Gruzja może być taką nagrodą pocieszenia, która będzie łatwiejsza do pokonania, skonsumowania niż Ukraina. Czy może wchodzi w grę też jakieś formalne przyłączenie, formalne ze strony rosyjskiej, na Abchazji i Osetii Południowej, bo w tej chwili Rosja uważa te parę republiki za niepodległe państwa. Więc niewątpliwie ten strach jest przed Rosją i świadomość, że agresja jest możliwa na ten kraj, chociaż równocześnie mamy, tak jak wspomniałem, pragmatyczne relacje handlowe na przykład i obserwowany bardzo duży wzrost PKB gruziński w ciągu ostatnich miesięcy jest między innymi z tymi kontaktami z Rosją i z Rosjanami spowodowany. Rosjanie we wrześniu, w październiku, po tym jak ichniejsza władza ogłosiła częściową mobilizację, zaczęli masowo uciekać do Gruzji. Tak donosiły media. Nie mogli uciekać do Polski czy do państw bałtyckich, bo nasze kraje zamknęły im taką drogę, zamknęły nasze państwa dla tych, którzy uciekali, dla Rosjan, którzy uciekali przed częściową mobilizacją. No, dochodzą głosy o tym, że na początku tego roku Rosjanie wznowią mobilizację, być może tym razem będzie powszechna i znowu będą masowe ucieczki Rosjan. Natomiast czy to zjawisko rzeczywiście jest obserwowalne na co dzień w Gruzji, że tam jest bardzo dużo Rosjan, którzy uciekli przed poborem, przed wzięciem w kamasze? Tak, tak, to jest bardzo, bardzo widoczne zjawisko. Po pierwsze, w liczbach bezwzględnych tych Rosjan jest po prostu bardzo dużo. Jest ich ponad 100 tysięcy. Znaczy, dokładnych danych nie ma, bo tutaj mamy statystyki z przekroczeń granicy. Nie wiadomo, w Gruzji można przekroczyć granicę i rok być legalnie na tym terytorium. Później by trzeba wyjechać, wrócić. To byśmy mieli jakieś tam bardziej precyzyjne dane. Natomiast no, szacuje się, że ponad 100 tysięcy przyjechało w tej drugiej fali, bo pierwsza była od razu zaraz po wybuchu wojny. Druga, ta ucieczka przed mobilizacją, to były dwie różne fale zresztą. Ta pierwsza to byli ludzie, którzy z powodów ideowych po prostu się z Rosji chcieli wynieść czy osiedlić gdzie indziej, a ta druga fala to po prostu ucieczka przed mobilizacją. No i szacuje się, że mniej więcej to jest około 3% ludności Gruzji, ci Rosjanie, którzy się tam znaleźli, więc to jest bardzo dużo samo w sobie. Natomiast jeszcze to wrażenie pogłębia fakt, że Rosjanie są skoncentrowani w niewielu miejscach, przede wszystkim w dużych miastach, zwłaszcza w Tbilisi i w Batumi. I w Tbilisi naprawdę język rosyjski słychać dużo bardziej powszechnie niż było to jeszcze tam rok czy dwa lata temu. Siedząc w kawiarni, w restauracji, nie miałem sytuacji, żeby jakieś rosyjskojęzyczne towarzystwo nie siedziało przy którymś z sąsiednich stolików. Widać, że jest ich bardzo dużo. No i to oczywiście też powoduje różnego rodzaju refleksje. No jedną z takich opinii, jaką usłyszałem w Gruzji, było to, że lepiej, że ci ludzie są w Gruzji, niż mieliby być na Ukrainie. Natomiast oczywiście też są obawy, czy na przykład bardzo skoczyły ceny nieruchomości. To studenci szczególnie się skarżą, że muszą wielokrotnie więcej płacić za stancję, za pokój, który wynajmują studenci z prowincji, którzy kształcą się na wyższych uczelniach w Tbilisi czy w innych dużych miastach. No, mamy aprecjację lari, waluty narodowej. Mamy szereg jakby korzystnych z punktu widzenia gospodarki kraju wydarzeń, natomiast
jest może nie do końca korzystnych z punktu widzenia budżetu przeciętnego Gruzina. No i wreszcie też takie obawy są wysuwane, że jeżeli dojdzie do jakichś, a o to nie trudno, jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, jakiegoś zabójstwa, jakiejś prowokacji, gwałtu, czegoś takiego, a jest to do wyobrażenia przy takiej masie ludzi, jednak w sytuacjach konfliktowych, bo nie wszyscy Gruzini z otwartymi ramionami witają Rosjan, też są napisy takie, że was tu nie chcemy i tak dalej, więc to łatwo sobie można wyobrazić taką sytuację. I w konsekwencji na przykład Putina, który wystąpił w obronie swoich rodaków, tak, którzy są prześladowani w Gruzji. I tutaj scenariusze już mogą być różne. W każdym razie ta masa Rosjan, jaka się tam znalazła, no jest traktowana z jednej strony jako taka inwestycja w gospodarkę gruzińską, ale z drugiej potencjalnie jest świadomość problemów, jakie mogą się wiązać z obecnością ich na terenie Gruzji. A czy do tej pory przez te kilka ostatnich miesięcy były odnotowywane jakieś negatywne przypadki właśnie związane z obecnością Rosjan, którzy uciekli przed mobilizacją? No wiadomo, że Gruzini taką masę raczej nie pałają sympatią do Rosjan za wojnę chociażby z roku 2008. Czy jednak mimo wszystko jakoś udaje się tym obu narodowościom gdzieś tam wspólnie spędzać czas i nie ma jakichś większych negatywnych przykładów pobić i tak dalej? Jakichś takich drastycznych przypadków nie przypominam sobie, nie odnotowano, przynajmniej nie były one nagłaśniane. Natomiast tutaj małe sprostowanie, bo dlaczego Rosjanie tak masowo zaczęli akurat do Gruzji przyjeżdżać, która oczywiście była bardzo popularnym celem w czasach sowieckich i później wypoczynku, wakacji, natomiast rzeczywiście może się to wydać dziwne w kontekście wojny rosyjsko-gruzińskiej. Więc tutaj Gruzini zdecydowanie nie lubią Rosji, nie lubią Kremla, uważają Rosję za strategiczne zagrożenie dla siebie. Natomiast stosunek do Rosjan to już jest coś innego. Ich łączy wspólna prawosławna kultura. Były też badania socjologiczne, w których dwa razy tak wysoki odsetek Gruzinów akceptował małżeństwa mieszane z Rosjaninem, Rosjanką niż z Amerykaninem, Amerykanką. Mimo że tam 70-80% Gruzinów we wszystkich badaniach od kilkunastu lat uważa, że Gruzja powinna wstąpić do Unii Europejskiej i do NATO. Czyli tutaj jakby Ameryka jako sojusznik, tak, ale kulturowo bliżsi są ci Rosjanie i to widać. To cały czas jest dość powszechnie znany język obcy. Mówię o języku rosyjskim w Gruzji. Można się swobodnie poruszać. No, ja się tam często rosyjskim właśnie posługuję. Nie spotkałem się z jakąś negatywną reakcją. Więc to trzeba brać pod uwagę, że Gruzini rozdzielają stosunek do Rosji jako państwa i stosunek do Rosjan. No to bardzo elegancko z ich strony. Natomiast mówi się też, że Gruzini stanowią największą grupę narodowościową obcokrajowców, którzy walczą po stronie Ukrainy. Nawet jest taki specjalny legion gruziński, taka osobna narodowa jednostka militarna, która właśnie bije się za wolność ukraińską. Co wiadomo na temat Gruzinów, skali działalności Gruzinów, którzy właśnie zdecydowali się z bronią w ręku stanąć po stronie ukraińskiej? No z jednej strony to jest takie poczucie spłacania długu, bo sporo z kolei Ukraińców walczyło po stronie gruzińskiej w wojnie w Abchazji w 1992-1993 roku. Jest ta pamięć, jest ta świadomość. Poza tym Saakaszwili, ten desant gruziński na Ukrainę po 2013, kiedy Saakaszwili przestał pełnić funkcję prezydenta, no był zauważalny. Sporo Gruzinów się tam przeniosło czy zaczęło wiązać właśnie z Ukrainą. W 2014 roku też już byli Gruzini walczący po stronie ukraińskiej. I to warto odnotować, że w centralnym punkcie gruzińskiej stolicy przed gmachem parlamentu, gdzie jest upamiętnienie poległych w pacyfikacji Tbilisi w 9 kwietnia 1989 roku, tam są też upamiętniani właśnie Gruzini, ale też Białorusini, co ciekawe, polegli po stronie ukraińskiej w tej wojnie. To są najczęściej ludzie właśnie motywowani patriotycznie czy przez pamięć właśnie współpracy z Ukraińcami 30 lat temu, czy też poczucie, że jest wspólny wróg i tutaj ten motyw za wolność waszą i naszą jakoś jest też obecny, ale też również różnego rodzaju związki koleżeńskie, związki
też biznesowe z Gruzją sprawiają, że z Ukrainą sprawiają, że sporo Gruzinów tam trafia. No i niektórzy z nich rzeczywiście decydują się podjąć walkę po stronie ukraińskiej. A czy wiadomo, jaka jest skala tej działalności Gruzinów? I kolejna sprawa, czy to jest tak, że ci, którzy walczą, na przykład w tym właśnie Legionie Gruzińskim, widzimy przywódcę w tej chwili tego Legionu, to są ludzie, którzy wywodzą się z diaspory gruzińskiej na Ukrainie, czy być może specjalnie na tę wojnę przylecieli? I tacy. Znaczy są i z diaspory gruzińskiej na Ukrainie, i tacy, którzy specjalnie przybywają na wojnę. Ja nie znam dokładnych liczb, natomiast śledząc media gruzińskie, widzę, że raz w tygodniu, czasem częściej pojawia się wzmianka, że ktoś zginął z Gruzinów na Ukrainie. Czyli to pokazuje skalę, że no w ciągu tygodnia czasem jest jedno, czasem jedna, czasem dwie, czasem trzy informacje właśnie o śmierci kolejnego Gruzina na Ukrainie. Czyli pokazuje, że to może nie jest jakaś bardzo masowa skala, ale nie są to też jednostkowe przypadki. I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za udział w programie. Zachęcam do pozostania z naszą stacją. Dobrego wieczoru, dobrego dnia, do jutra.